Witam się z wami bardzo, to bardzo serdecznie. Co? Nie no, no już jest ciasno na schodach. Morfiunia, no ledwo. No nie no, teraz ocierki, morfiunia, dobrze, za chwilę. Ja nie wytrzymam. Jak tu jest ciasno, słuchajcie, przyszłam ogólnie po fotelik, bo dzisiaj jest ten nasz nieszczęsny. Znaczy mam nadzieję, że może i wcale taki nieszczęsny nie będzie dzień, jeżeli chodzi o laurkę, bo mamy dzisiaj szczepienie. Fotelik jest? Nie. No Mir znowu mówi, że nie. Co ty, Mirtu? Czemu ty, Mirtu, jesteś o korę, Mior? No tak, no kocyk, fotelik. To Mir Szmir sobie korzysta, nie? Kocham mój Mior. Co ty tu robisz, Mior? Ja tęsknię na dole, a ty u góry, no Mior. To jest niewyobrażalne. Dzięki, Mior. A no tak, no jak tu on się będzie ze mną miłostkował, skoro tu trzeba obwąchać? Coś, co już od dawna jest w domu, no ale zostało przesunięte w inne miejsce i przecież na pewno trzeba zrobić rewizję. Obwąchiwanie i nie wiadomo co jeszcze. A bazyla oczywiście nie ma. Sprawdźmy, czy nie idzie. O, bazyl. Wszyscy jesteśmy u góry. Malwinka, idź po bazyla. Bo przecież zejdziemy, on nawet nie będzie wiedział, że byliśmy. Matko Mirto, ty, ja myślałam, że to Malwina. Boże, ostatnio was mylę. Bazyla pomyliłam z Mirem wczoraj. Dzisiaj Malwinkę z... Znowu z Mirem. Mir, ja cię tak kocham, Mir, że ja cię mylę ze wszystkimi. No. Widzisz, ty przychodzisz, że ja widzę bazyla. Ty przychodzisz, że ja widzę wszystkich normalnie, no. W ogóle dzisiaj rano był tak przepiękny wschód słońca. No teraz to już jest, która? Dziewiąta? Czekajcie, zaraz wam powiem. 9:18 dokładnie, więc to już jest dawno po wschodzie, ale był tak piękny wschód słońca, bo akurat, że tak powiem, wstawałam, żeby iść tam, gdzie król chodzi czasami piechotą, bo musi i nie ma innego wyjścia. Słyszałam coś na schodach. Słyszałam i co? To Rysiu pewnie zszedł. Ryszard, idź po bazyla. Ryszard. Nie no, ten bazyl to wszystko go omija w tym domu. Malfinka idzie po bazyla. Idź no tam, idź Malfiunia. Sobie strzeliłam cios w klatę. Także wszystko się zaczyna topić. Jest cieplutko. Coraz bliżej wiosna. Coraz bliżej wiosna. Nie, ledwo zimno się zrobiło. Ja już chcę ciepło. A w ogóle chciałam powiedzieć na temat jeszcze tego zimna. I ogólnie, że ja jestem bardzo mało odporna na zimno i że gdyby mi ktoś naprawdę kazał wystawić, gdybym była ubrana calutka i by wystawić stopę i położyć ją na śniegu, ja bym po prostu zaczęła płakać, albo nie wiem co, serio, jestem tak mało odporna, dlatego ogólnie wiem, że morsowanie staje się powoli sportem narodowym, tak jak się śmiałam, ale ja podziwiam takich ludzi, wiecie, podziwiam, ja wiem, że to jest do... jakby to powiedzieć, do wyszkolenia, do nauczenia organizm jest, że w jakiś sposób można to przezwyciężyć, ale no nie, nie, no, no nie, ja Jezuś, jak sobie pomyślę, tutaj bym zaczęła płakać, no. Patrzę, czy są kociaki i dzień jeden tutaj tylko przyszedł, także jak ich widzę, to im tutaj zawsze coś wyrzucę, a z tymi kotami to mówiłam wam, jeszcze raz przypominam po prostu, one to, czasami jest tak, że ich nie ma tydzień, czasami są kilka dni, później znowu, one są takimi wędrowcami tutaj i to już od kilku lat tak jest, także jak ich widzę, to im tutaj po prostu coś wyrzucę. I dzisiaj jest 21 i dzisiaj jest dzień babci czy dziadka? Nie, babci, nie? Dzień babci dzisiaj jest, więc wszystkiego dobrego dla waszych babci i dziadków. Jeżeli ich macie, to jedźcie, skorzystajcie, no bo to jest ogromne szczęście mieć babcię i dziadka jeszcze. Tak teraz popatrzyłam, że welon. On po raz drugi dla mnie to nie jest. Nie, 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 nigdy w życiu. Tak na marginesie. Dobra, wiem, nigdy w życiu nic nie wiadomo, tak. To już tak teraz całkowicie poważnie. Słuchajcie, z racji tego, że Laurka ma teraz pierwszy dzień babci i dziadka, niestety nie spędzi praktycznie z nikim. Dlatego, że dziadki w Koninie, no to daleko. Mamy dzisiaj to szczepienie nieszczęsne, niestety. No ale zrobić trzeba. I niedługo sobie to wszystko odbijemy, bo planujemy na kilka dni jechać do dziadków do Konina, więc na pewno coś ponagrywamy. Do babci tutaj za ścianą nie będziemy szli. No nie chcę jej, wiecie, mimo że to jest blisko, tylko wyjść po prostu, ale no po tym szczepieniu nie chcę dziecka, wiecie, rozdrażniać, denerwować, narażać na nie wiadomo jakie bodźce i tak dalej, więc będziemy siedzieli w domu. Ewentualnie jak babcia na pewno będzie chciała, to przyjdzie i trochę posiedzi sobie z... wnusią, oczywiście dziadek też, nie tylko babcia, więc ci dziadkowie przyjdą na pewno, a nasi jeszcze muszą, znaczy moi muszą jeszcze chwilkę poczekać. Ciekawe jak to będzie po tym szczepieniu dzisiaj, co?
No podobno, że to jeszcze jest okej, ale to następne. To jest to, co wam mówiłam we wczorajszym filmie, że to następne to może być straszne, bo to jest moment, w którym mogą, a nie muszą, ale na pewno będą szły już zęby. Będzie rozwój skok rozwojowy, znowu źle powiedziałam, skok rozwojowy. I do tego, słuchajcie, jeszcze dziecko może być no rozdrażnione przez szczepionkę, czy gorączka, czy cokolwiek, także tam będzie wtedy roller coaster i 3 w 1. Bierzemy wszystko na klatę, nikt nie powiedział, że będzie lekko, może wcale nie będzie aż tak źle, no ale jak to się mówi, na wszystko trzeba się przygotować. Co do szczepień, nie chcę zabierać głosu głośno, ze względu na wiadome przyczyny, że to jest temat, którego się nie porusza, tak jak i religia i polityka, o tym się głośno najlepiej nie rozmawia. I mogę tylko powiedzieć tyle, że na temat szczepień, to co kiedyś miałam w głowie, ileś lat do tyłu nie mając dzieci, znaczy dziecka, i to co mam teraz, nie zmieniło się. Powiem wam tylko tyle. No słuchajcie, niektóre szczepienia trzeba zrobić. Czy ktoś walczy z tym, żeby ich nawet nie robić, to nie mój interes. I czy ktoś robi dodatkowe szczepienia, również nie jest mój interes. Także wybaczcie, ale ja w tej kwestii nie chcę zabierać głosu. Jest jeszcze parę innych tematów dziecięcych, na które nie chcę zabierać głosu. Tak samo drugi temat, który na pewno nie będzie u mnie poruszany, to jest rozszerzanie diety u dziecka. Kiedy, co i jak, dlaczego. U mnie w tym temacie na pewno będzie poruszane tylko i wyłącznie jakieś gadżeciki, talerzyki, różne cudawianki, czy może jakiś sprzęt do przygotowywania posiłków, ale na pewno, nie będę się tu zagłębiać, co pierwsze, nie, to jest, słuchajcie, w internecie, to jest cios w kolano poniżej pasa, to jest cios na całe ciało dosłownie, tak jakby ci ktoś, nie wiem, jakby ci ktoś zrzucił z bungee bez sznurka, bez kitu, nie. Aż się spojrzałeś na mnie, wiecie kto tu jest, nie? No wiecie, mój mior, a ja kocham mój mior, Boże otworzył oczy, mówi, nie, ona się zbliża, no mój mior, kocham mój mior. Nie będzie za dobrze widać mój mior ze względu na to, że z tyłu za nim jest okno, a aparaty tego niestety nie lubią, no ale mój mior to jest mój mior. Kocham mój mior. Co do w ogóle moich włosów, to chciałam powiedzieć, że przez najbliższe kilka miesięcy to chyba nie zobaczycie mnie w rozpuszczonych kudłach, aż w końcu, jak mnie zobaczycie w rozpuszczonych i jak nie będę ich podcinać, to będę miała takie, że sobie chyba przytepnę. No teraz to już świruje pawiana, jak zawsze. To zamówiłam sobie coś, co kiedyś jadłam, bo kiedyś miałam w swoim życiu taki okres, nie wiem, czy to może przez odchudzanie, czy przez coś, nie wiem, czy po prostu miałam taki etap w swoim życiu i moje włosy tak wariowały, że trochę mi wypadały. Na pewno ktoś z was kojarzy jeszcze ten moment. To zamówiłam sobie Vitapil do włosów, te tabletki. Ja je kiedyś jadłam, jadłam je kilka miesięcy, one mi służyły i też uważam, że w ciąży to, co po ciąży, to, co musi wypaść, to na pewno wypadnie i u jednych to będzie straszne. I no, ja jestem zdania, że chyba warto troszeczkę zasuplementować sobie coś więcej, więc zamówiłam sobie po prostu Vitapil. Jeszcze jak przyjdzie, to wam pokażę, żebyście widzieli. Taki ten zielono-biały, czy tam, no, zielono-biały on jest, bo jeszcze. A ja byłam kiedyś z nich bardzo, ale to bardzo zadowolona, także postawiłam jednak na to, co kiedyś jadłam, zobaczymy. No fakt, że to było z 2 lata temu? Nie, może ze 3 lata temu? Ale wtedy mi służyło. No zobaczymy, co teraz zrobi. Tylko teraz jest inna sytuacja. Na łeb, na szyję lecą dosłownie. Mówię wam, że wczorajsze umycie włosów, to myślałam, że będę płakać. Ja mówię, nie, ja ich nie czeszę. Przepalę. Trudno. Nie, chciałam się wam pochwalić jeszcze jedną bardzo istotną dla mnie i przyjemną rzeczą. A mianowicie to, że schudłam 1,2 kg. Gramów czy gram? Gramów. Tak? Gramów. Powiedzcie, że gramów. Nie gram, gramów. Nie gramów. Dobrze, gramów. Tak, no gramów. Ale co z tego, jak jeszcze 10 mi zostało? Chciałabym tak 65 kg ważyć. Ja przed ciążą ważyłam takie 62, 63, ale nie to, że sobie skracam drogę, tylko tak patrząc na zdjęcia, zresztą ja wam powiem tak, jak dojdę do tego momentu, to wtedy będę decydować. Na razie na moim pułapie mózgowym, żeby się zatrzymać, jest 65, więc jeszcze z 10 mi zostało, także trochę przede mną.
To się wydarzyło w ponad tydzień. I ja jestem ogólnie, jeżeli ktoś ogląda moje filmy, jakby to powiedzieć, zwolennikiem chudnięcia wolno. Przez to też organizm, ciało też jakoś tak, wiecie, lepiej reaguje. Ja na przykład wtedy, chudnąc 45 kg za pierwszym razem, zrobiłam to w półtora roku, gdzie niektórzy potrafią 30 zrzucić w 6 miesięcy. I ja nie mówię, że te osoby są gorsze, a ja jestem lepsza, moja metoda jest lepsza, czy coś takiego. Nie, nie, nie o to chodzi, tylko ja zawsze do tego tak podchodzę, że mój organizm, no w końcu ja już się odchudzałam kilka razy w życiu, mój organizm lepiej reaguje, jak chudnie wolniej. No i ja się wtedy też lepiej czuję. Wiadomo jest też to, że jeżeli oglądacie kogoś czajnik cały czas i tutaj dotąd czasami może i cycki wypływają, to nie zobaczycie tej różnicy jeszcze, nie? No bo to jest logiczne. I z racji tego, że moja figura jest taka, że ja mam, no widzicie, ja mam pyzatą buzię i moja figura jest taka, że mi będzie chudło pierwsze tutaj dół, później zacznie mi tutaj bardzo chudnąć góra, a na końcu zacznie mi chudnąć papa. To zresztą możecie zauważyć, ja mam po prostu taką okrągłą buzię i zawsze się śmieję, że to jest na plus, bo jednak zmarszczki będą widoczne troszeczkę później. Oczywiście to jest taka moja chińska teoria, że na tłuszczyku nie widać tak za bardzo zmarszczek szybko, nie? No, jakoś tak. Także już się u mnie zaczyna coś dziać, jeszcze niech mi to dziadostwo na dworze się rozpuści i z wózkiem już będę mogła tutaj po tym sadzie, wiecie, nie asfalt, a te ścieżki zawijać, ja tu przeoram ten teren dosłownie, te alejki, nie no żartuję. I wszystko, co wam pokazuję w filmach, bo ostatnio we vlogach gdzieś tam zawsze pokazuję wam jakieś jedzenie, ja jem dokładnie wszystko to, co wam pokazuję, ja nie mam żadnych przeciwwskazań jedzeniowych, jestem osobą zdrową, nie mam na nic uczuleń. I jem po prostu wszystko, co sobie przygotuję, jak widzieliście nawet, ja potrafię zjeść kebaba, kawałek pizzy. Ja jem po prostu tego dużo mniej. I to jest cały czas taka sama moja metoda. Ja nie mam nic odkrywczego, nie mam żadnych przepisów. Jeżeli ponagrywam jakieś przepisy, to znaczy, że ja mam na nie ochotę po prostu, czy sałatki, czy coś. Moja dieta cały czas uważam, że jest... Mój organizm lubi taki sposób jedzenia. Ja jestem mięsożercą i mam takie loty, że próbuję, lubię wegańskie potrawy sobie próbować i uważam, że moja dieta jest naprawdę, tak mniej więcej, nie mówię, że perfekcyjnie, że do naśladowania, ale uważam, że jest dobrze zbilansowana, że jest trochę mięsa, jest i warzywa, jak trzeba to i są sałatki, no z tymi owocami znowu jest problem. Gdy jest pizza, gdy jest kebab, to nie są całe takie, wiecie, ogromne ilości, tylko to jest po prostu kawałek. I oczywiście ruch, którego ja nie lubię i zawsze powtarzam, że to jest złe, że ja tego nie lubię, więc tutaj nie bierzcie nigdy ze mnie przykładu. Chciałoby się nie ćwiczyć, ja nienawidzę, no dobra, nie rozwijajmy się na ten temat, bo to w ogóle nie ma sensu, więc mniej żreć, ruszać się, ja mam na przykład ten zegarek cały czas, pytacie mnie o niego i to jest Mi Band 5, jak sobie wpiszecie w Google, to wam wyskoczy tego co nie miara. Moje bransoletki z AliExpress jeszcze nie jadą, bo podobno przez COVID-a znowu są jakieś tam opóźnienia. No zobaczymy, może to niedługo rozluzują i przyjadą moje bransoletki, niemniej jednak z tej jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Więc Mi Band 5 to jest, jak sobie wpiszecie, to tam wam powyskakuje, więc jeszcze raz, po raz 15, mniej żreć. No jeżeli musicie mieć jakąś dietę, no to już wy musicie tam sobie, słuchajcie, wszystko dostosować, ruszać się. Także ja zamierzam spacerować. Z głową można wszystko. Jeżeli macie ochotę, to ja przy swoim odchudzaniu potrafiłam sobie pozwolić nawet na coś słodkiego, na pizzę, na fast fooda na przykład, no już tak w skrócie, tak nie rozkładając tego wszystkiego na drobne. Więc coś tam zaczyna się, słuchajcie, dziać, z czego niezmiernie się cieszę. Jakieś przepisy niedługo też się pojawią ze względu na to, że no będzie ta wyspa kuchenna i wam obiecałam, że wrócimy do jakichś tam filmów, czy jadłospisów, czy filmów takich kulinarnych, więc sobie pogotujemy. Dzisiaj Dawid miał zadzwonić, bo wyspa miała być do 10 lutego, co wam mówiłam, ale może będzie szansa, że będziemy wiedzieli mniej więcej dzisiaj pi razy oko, kiedy możemy się jej spodziewać, aby poszaleć. Ale jeszcze najlepsze jest to, że tutaj musimy... Pan musi przyjść, bo jesteśmy umówieni, żeby... Jezu, coś tu mam, jakąś górkę? Nie, wydawało mi się, matko. Żeby płytki nam tutaj, wiecie, kabel wyprowadzić do tego, do naszej kuchni. Chciałam się po prostu z wami podzielić tym, żeby może... Wiem, że takie pogadanki, gdy coś u kogoś idzie też, to was mobilizują, motywują, więc napiszcie, czy też coś u was idzie, czy nie.
No ja jestem osobą, słuchajcie, która z odchudzaniem zmierzyła się już no nie raz, nie dwa, niestety nie trzy. No niestety, no bo taka jest prawda. I znam swój organizm i wiem, jakie to jest ciężkie. To nawet teraz, robiąc to po raz kolejny, słuchajcie, to jest ciężkie. No bo niestety trzeba ograniczyć to jedzenie najpierw, ale trzeba wytrwać najgorsze i później jakoś u mnie to już leci z górki. Dobra, więc jeżeli chcecie, to podzielcie się swoimi noworocznymi swoim noworocznym spadkiem wagi, no matko boska. Słuchajcie, bo nie mogę się teraz wysłowić, dlatego że ja tego faceta po prostu zastrzelę. Ja go kiedyś zastrzelę. Czy u was w domu też tak jest? Temat wykałaczka. Te wykałaczki są codziennie, one są wszędzie. Ja je wyrzucam, one są po prostu wszędzie. Ja nie wiem, są jakieś takie wykałaczki, żeby on nie marnował tego drewna i... Ale on jej nie będzie używał, bo ja po... Nie, no nawet sobie nie wyobrażam, żeby ta jedna jakaś ekologiczna wykałaczka gdzieś mi tu ciągle leżała. No po prostu te wykałaczki są wszędzie. Jakby on je, nie wiem, jakby on, wiecie co, chodził, pstryknął, jest, o jest wykałaczka, muszę sobie pogrzebać i zostawić tutaj, nie? I normalnie jego... Jezus, ja go na pewno zastrzelę, no nie, ja na... no patrzcie na to, no skarpety, ja zwariuję. No ja oszaleję, ja po prostu oszaleję w tym domu, no. Skarpety i jeszcze ta wykałaczka do tego, o proszę, proszę, taki zestaw, codziennie, codziennie. Dobra, może te skarpety to tak jeszcze nie codziennie, tak raz w tygodniu. Na samym początku to były codziennie i to kilka par. Jakby nie wiem, o co to chodzi, jakby co godzinę zmieniał, wiecie. No, a... no. Także... wykałaczka. To jest nieustający temat, słuchajcie, w tym roku będzie 15 lat. No to jest po prostu, wykałaczka chodzi za mną od 15 lat. Od 15 lat chodzą za mną wykałaczki. Czy ktoś to rozumie? Nuzi, lunapark, ale to później go rozłożę. Czekajcie, która to jest godzina? Może ona już by wstała. Idę zobaczyć, czy Nuzia się tam nie kokosi mi. Czy moja kokoszka nie wstała, bo mi się zaczyna nudzić. Siema Nuzia. Jak tam? Gotowa na szczepienie? A się przejęła, złapało się dzieciątko za głowę. Mówi, no nie wiem, czy ja dam radę, co? No nie wiem, czy ja dam radę, co? Da radę, tak? Laurka da radę. O, dziecko ma ślaczek się robi, chyba śpiące. No. A zobaczcie, jaką mamy fajną kamizelę. Taką, cyk, założymy sobie kamizelę. Albo kurtałkę, co? Dobrze, że na szczepienie mamy bardzo blisko, powiedz. Bardzo blisko. No, bardzo blisko. 3 kilometry tylko. Całe 3 kilometry. No, 3 kilometry. No. Ale siedzisz. No. Bo tak, nie wiem, robimy próbę. Jakbyśmy nigdy nie jechali nigdzie. Nie wiem, po prostu coś tutaj... mi z pasami nie zadziało i stwierdziłam, że chcę zobaczyć, jak ona siedzi w środku, jak to jest, bo chcę uregulować pasy, żeby, wiecie, później się nie spinać buby, buba, jestem bubcia. Oj, maślaczek się robi, tak? Maślaczek, jeszcze przed szczepionką się wyśpisz? No możesz się wyspać, pewnie, że tak. Jak drzemeczka, to drzemeczka. Dzisiaj nie idziemy na dwór. No, ale ma zmartwienie. Dziecko się za główkę łapie. Mówi szczepienie. No ag. Szczepienie, ag. O, maślaczek. Maślaczek się robi. Tak, maślaczek. Włożyłam ją na chwilę do tego fotelika. No serio. No nie wiem, no jakoś tak po prostu ją wsadziłam, nie? Bo siedziałyśmy sobie na łóżku, nie? A! Najważniejsze, słuchajcie, póki jest kuchnia, żeby wam powiedzieć, w ten poniedziałek prawdopodobnie na 90% przyjedzie już wyspa. Dzisiaj Dawid musi przekopać kabel i tutaj jeszcze te płytki musimy zrobić. Tak będzie robione, to wam powiem, po prostu tu trzeba 3 płytki wyjąć, 3 płytki, zostało nam z tego kompletu 5 płytek, więc nie musieliśmy wymieniać płytek, chociaż ja bym bardzo chciała wymienić te płytki, bo w domu jestem niezadowolona, tak samo z tej kuchni gazowej. Jeżeli chodzi o podłogi, to z tych płytek oraz płytek na korytarzu. Ze względu na to, że wiecie co, one są takie gładkie i gdyby one miały jakąś taką troszkę mozaiki, to tego brudu by tak nie było widać. A one są po prostu, no to są, to od samego początku tak narzekałam i tak do tej pory jest. Ale z racji tego, że zostało nam 5 płytek, a musimy wymienić 3. Więc nie wymieniamy tych płytek, tylko robimy tutaj, wiecie, no to się da, że tak powiem, wykroić i wkroić nowe. No, czekajcie, bo tracę wątek, bo już chcę powiedzieć, że ja dzisiaj na obiad sobie zjem krewetki. Zaraz sobie
Utnę tutaj dwa te opakowania i po prostu czosnek, pietruszkę muszę sobie kupić, natkę pietruszki, bo nie mam, sól, pieprz i to jest najwspanialsze, co może być. Do tego może jakiś kawałek, nie wiem, chlebka, bagietki, zobaczę, co tam będzie w sklepie, bo jeżeli Nuzia pozwoli, to jeszcze ze szczepienia wjedziemy dosłownie na chwilę do sklepu, ale nie z nią, tylko Dawid zostanie z nią w samochodzie. A z racji tego, że ja zrobiłam listę zakupów i wiem, co i jak szybko zrobić, no to on chwilę z nią zostanie w samochodzie, ja szybko wskoczę, no chyba żeby była jakaś tam marudna, czy nie wiadomo co. No to wtedy sobie darujemy i zrobimy zakupy później. Ale jak się da, no to się da. Dobra, więc ja dzisiaj mam krewetki. I jeszcze chciałam powiedzieć coś o tych płytkach, że na pewno też będzie tak, że zostały te płytki. I jak się je wymieni, te trzy, co chcemy wymienić i wstawimy je, to będzie różnica w płytkach, nie? No bo jednak one są użytkowane już od 5 lat, no to tam jakaś różnica zawsze będzie. Ale płytki, które będą widoczne, że są wymieniane, będzie praktycznie tylko jedna, więc nie będzie aż tak jakoś strasznie źle. Ja tu sobie wyjęłam już czosnek, zaraz go sobie pobieram, przesiekam, że jak wrócimy, to już będziemy mieli szybkie jedzenie, bo ci jako takowego obiadu nie robię, tylko, że tak powiem, rzeczy, które są szybkie i gotowe, więc ja lubię krewetki, Dawid nie lubi krewetek, więc ja sobie zrobię krewetki, a tu zrobiłam mu takie coś z frosty jest i to jest makaron z gorgonzolą, ze szpinakiem, gotowe danie mrożone. Należy na patelnię, czy tam do garnuszka, czy gdzie robicie, wlać 100 ml mleka, wrzucacie całą tą mieszankę, no podgrzewacie tam ileś tam minut i danie jest gotowe. Także no, ja też lubię w dzisiejszych czasach i nie tylko w dzisiejszych, ale wcześniej też, zanim laurki nie było, no, korzystać z dań gotowych. Zawsze jak mam tą bluzę na sobie, to pytacie się mnie skąd i ja ją dostałam po prostu w prezencie, więc... Czy ona jest w ogóle dostępna gdzieś w internecie, to nie wiem, no bo mówię wam, dostałam ją po prostu w prezencie, więc zawsze odpowiadam wam to samo, że ta bluza jest po prostu prezentem. Pampers jest pełny, nie? Powiedz, Pampers jest bardzo pełny. O, dzielna dziewczyna. No, dzielna dziewczyna. Ale te nóżki ci chodzą. Ale te nóżki ci tam chodzą. Na razie nie mamy gorączki, czujemy się bardzo dobrze. Wiadomo, wszystko przed nami, wtedy też tak było. Wtedy wiadomo, laurka była dużo mniejsza, to praktycznie cały dzień po szczepionce to przespała. Teraz były normalne drzemki, na razie nic się nie dzieje. Także mam nadzieję, że ta szczepionka to będzie jeszcze spokojna. Co? Co? No wtedy gorączka była w nocy. Tak na noc, na wieczór. Widzisz się? Nula. Nie no, gdzie ty płyniesz tymi nóżkami? Naprawdę, jak foczka, tak wiecie. Do góry. Foczka. No, jesteś jak foczka. No, a się śmiejemy, że nóżki jak foczka, a szyjka i główka to jest jak u żółwika, tak wiecie. Taki żółwik. No, nie te pieski latające w samochodach, tylko żółwik taki. Taki żółwik. Żółwiksami. Taka bajka była. Żółwiksami. No co prawda stołujemy się w łóżku, ale ja swoje mam. Zobaczcie. O ja. Co ty robisz z tym dydusiem? Co? Co ty robisz z tym dydusiem? No kochana moja, co ty robisz z tym dydusiem? Co? Co to za numery tu się odstawiają? Wyciągasz dydusia? Celujesz dydusiem? O kurczę. O kurczę. Ale numery, nie? Ale numery. No trochę wyżej. No, no prawie, no. To i tak dobrze, że nie w policzki. Bo wcześniej było w policzki, nie? Wiecie, o co chodzi. A teraz... No. A może to by się dało zjeść, nie? Da się to zjeść? Nula? Da się to zjeść? Da się zjeść, nie? Kochana moja? Kochana moja. Kocham Nuzię. Kocham mój mir i kocham Nuzię. Proszę. No? Nie? Już nudno. Już dyduś jest B. O, dziecinka śpiąca. A się zdziwiła? Mówi już? Zaczyna. Ledwo wstałam, a ta już powiedz. Pocałuj żabkę w łapkę.
Cymok, cymok, cymok. No, słuchajcie, mamy dzień kolejny. Ten, w którym zaczynamy kolejnego vloga. Ale tutaj się żegnamy z wami. I akcja jest taka. Laurka nie miała gorączki, to znaczy miała... No da, tylko miałam stan podgorączkowy w formie 37,1. Także super, rewelacyjnie przeszła tą szczepionkę, znaczy te szczepionki. Nie wiem, czy czytaliście, ale w dniu dzisiejszym właśnie padła informacja w internetach i w radiu nawet, w radio ogłosili, że McDonald's wycofuje Coca-Colę przez podatek cukrowy. Rozumiesz to? Rozumiesz to? I teraz wszyscy się za głowę łapią, no jak to możliwe? No, są i zwolennicy tego, i przeciwnicy, ale w sensie, no, ja mówię teraz o tym, no, jak można iść do McDonalda i już nie będzie coli, nie? To jest horror, horror. Teraz to na imprezach to Coca-Coli to się nie zobaczy, to jest po prostu towar luksusowy i się śmieją ludzie, że na weselu prędzej zobaczycie Moeta niż Coca-Colę na stole. Niż Coca-Colę na stole. Więc dobrze, my tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Prosimy o kciuka do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Aha. Aha. Ja. Nula Laura. A. Nula Laura. A.